jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! Dzień dobry, to jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Joanna Cieślak-Ospalska. Razem ze mną i razem z Wami dzisiaj jest pani doktor Joanna Wieprow. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do naszego tematu, kilka słów o Pani. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik badawczo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, wykładowca akademicki, trener biznesu, autorka licznych publikacji naukowych oraz współautorka monografii dotyczących podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Ekspert medialny WSB. A dzisiaj będziemy mówiły o tym, w jaki sposób oszczędzać, jak skutecznie oszczędzać i jak skutecznie inwestować, czyli porozmawiamy trochę o finansach osobistych w praktyce. Pani Joanno, moje pierwsze pytanie do Pani to, czy rok 2021 to jest dobry moment, aby rozpocząć oszczędzanie? Myślę, że każdy moment jest dobry, żeby rozpocząć oszczędzanie, chociaż rzeczywiście przeglądając różne branżowe raporty, napotkałam się na takie statystyki, które mówią, że jednak aż 52% osób nie gromadzi żadnych oszczędności w czasie pandemii. Świadomość Polaków jest coraz większa i patrząc też na statystyki sprzed pandemii, można stwierdzić, że coraz więcej osób tak świadomie podejmowało takie decyzje dotyczące oszczędzania i faktycznie z punktu widzenia istniejących warunków, jakoś ten proces trochę przystopował, ale to właśnie wynika z tych niepewnych okoliczności. Pandemia jest czymś, co się zdarza przecież rzadko i tutaj myślę, że istnieje taka bardzo duża niepewność wśród osób. Zatem nawet te raporty, które przeglądałam, wskazywały na to, że aż 24% nie ma oszczędności wcale obecnie, natomiast bardzo niewiele osób ma takie oszczędności, które by wystarczyły im na funkcjonowanie przez najbliższe 6 miesięcy. A czy nie jest tak, że w czasach, które są niepewne, tak jak te, które mamy teraz, no to właśnie wtedy powinniśmy zająć się jeszcze bardziej naszymi finansami, no i jeszcze bardziej spróbować oszczędzać? No, na pewno czas kryzysu zmienia trochę perspektywę i myślę, że będzie raczej wpływał na decyzje dotyczące inwestycji. Tutaj w tym zakresie na pewno inwestorzy będą się zachowywali trochę inaczej. Jednak z punktu widzenia oszczędności, no gdzieś mamy cały czas taką świadomość i taką oczywiście nadzieję, że pandemia w końcu minie i mamy taką nadzieję, że wszystko wróci do normalności, niezależnie w jaki sposób ją zdefiniujemy. Dlatego uważam, że samo oszczędzanie jest istotne zarówno w czasie jakichś różnych zdarzeń losowych, takich jak pandemia, jakieś różnego rodzaju kryzysy, jak i wtedy, kiedy jest dobra koniunktura. Na pewno w czasie pandemii można zauważyć zmianę pewnych nawyków, czyli być może mniej wydajemy pieniędzy, być może bardziej zastanawiamy się nad naszymi wydatkami i może właśnie w tym czasie więcej osób po prostu bardziej zatroszczy się o te swoje finanse, zastanowi się, dlatego że wiedza wśród Polaków na temat oszczędzania w ogóle samej ekonomii jest dość niewielka i na pewno tutaj więcej osób w czasie właśnie takiego kryzysu, w czasie takiej pandemii, no zainteresuje się tymi finansami, no z obawy o swoją przyszłość swojej rodziny. Wspominała Pani przed chwilą także o inwestowaniu. Oszczędzanie i inwestowanie to są pojęcia, które mimo, że dotyczą czegoś innego, czasem są jednak mylone, prawda? Tak, to nie są pojęcia tożsame. Tutaj bardzo wyraźnie należy to rozróżnić, ponieważ oszczędzanie jest to gromadzenie pewnych środków w konkretnych celach. I teraz właśnie oszczędzamy pieniądze po to, żeby po pierwsze zrealizować nasze jakieś cele krótkoterminowe, jakichś zakupów w bliskiej przyszłości. No nie wiem, na przykład zbieramy pieniądze na to, żeby zakupić samochód, nie wiem, jakiś wyjazd na wakacje, czy zakup jakichś tam innych aktywów. Natomiast inne cele oszczędzania to gromadzenie środków na tak zwaną poduszkę finansową, czy komfort finansowy, żeby zapewnić sobie komfort finansowy, żeby zapewnić taki bufor finansowy. O, może to jest najbardziej odpowiednie sformułowanie. Czyli też zbieramy pieniądze po to, żeby mieć środki na wypadek jakichś przyszłych, nieprzewidzianych zdarzeń. Czyli
nie wiem, zepsuje nam się pralka, zepsuje nam się samochód, albo nie wiem, jakaś choroba, prawda? Musimy mieć pewne środki, albo też, co w czasie pandemii też jest dość, myślę, popularne, czyli na przykład utrata pracy. Tak, takie zdarzenie też może mieć miejsce, więc też oszczędzanie służy po to, żeby zbudować ten bufor finansowy. To może jeszcze tylko parę słów na temat właśnie tego pojęcia, że eksperci szacują, że ten bufor powinien wynosić 6 miesięcy naszego funkcjonowania, czyli żebyśmy mieli zapewnione środki na najbliższe 6 miesięcy naszego życia, naszej rodziny, ale też część ekspertów mówi, że może to być taki czas, który jest potrzebny do tego, aby znaleźć pracę. No i tutaj będzie się to oczywiście różniło w zależności od tego, chociażby w jakim województwie mieszkamy, czy mieszkamy w dużym mieście, czy w małym, bo tutaj ten czas będzie inny. No myślę, że w tej sytuacji możemy przyjąć 3 miesiące. Znaczy ten bufor powinien wynosić trzykrotność naszych miesięcznych dochodów. Kolejnym takim celem oszczędzania jest właśnie gromadzenie środków po to, żeby je pomnożyć. I właśnie pomnażanie naszych pieniędzy, naszych oszczędności nazywa się inwestowaniem. Ale tak sobie myślę, bo słucham o tym, że powinniśmy mieć bufor finansowy taki, który pozwoli nam przetrwać czy 3 miesiące, czy 6 miesięcy. No i tak się teraz próbuję postawić na miejscu naszych słuchaczy. Przypuszczam, że nie jedna osoba zapytałaby w tej sytuacji, no dobrze, fajnie jest mieć taki bufor, natomiast od czego w ogóle zacząć oszczędzanie? Co mam zrobić, żeby nie czekać na kiedyś, tylko żeby zacząć już teraz? Rzeczywiście bardzo wiele osób ma świadomość tego, że należy oszczędzać, bo to tak wszyscy mówią, należy oszczędzać. I na pewno jest to bardzo racjonalne podejście i mądre podejście, jeżeli ktoś już chce to rozpocząć, tylko zawsze pozostaje pytanie, od czego zacząć. Otóż może jeszcze tylko wspomnę, że bardzo też dużo osób pyta o kwotę, jaką kwotę oszczędzać. Otóż według ekspertów ta kwota to 10% naszych dochodów. Okazuje się, że właśnie te 10% naszych dochodów, mówię o takim początku naszej drogi z oszczędzaniem, to 10% nie odbije się w sposób znaczący na naszym budżecie domowym. Czyli już wiemy mniej więcej, od jakiej kwoty powinniśmy zacząć, ale teraz pytanie, jak to zrobić? Myślę, że taką rzeczą, którą musimy zrobić na samym początku, jest założenie sobie do naszego konta, na które wpływają nasze dochody i które służy do rozliczeń naszych takich codziennych, należy stworzyć sobie subkonta do naszego konta lub założyć też inne konta, po to, żeby fizycznie te pieniądze oddzielić od naszego konta, czyli żeby one nie były dostępne na naszym koncie. Czyli na przykład zakładamy sobie subkonto oszczędnościowe, które będzie nam służyło do gromadzenia oszczędności na ten bufor finansowy. Możemy również sobie założyć konto inwestycyjne i tam będziemy przelewać pieniądze, które będą nam służyły właśnie do tego, żeby pomnażać nasz kapitał. No, może to być również konto jakiegoś funduszu, ale to może do inwestycji za chwileczkę jeszcze dojdziemy. Możemy sobie również wydzielić też jakieś subkonto po to, żeby przelewać pieniądze na jakiś bardzo konkretny cel, na przykład na wakacje. Ale rzeczywiście to jest takie techniczne rozwiązanie i tutaj z ogromną pomocą przychodzą nam aplikacje mobilne, których tych wybór jest naprawdę bardzo duży. Również takie pewne narzędzia do zarządzania tym naszym budżetem mamy również na naszych aplikacjach bankowych, czyli już aplikacje bankowe w tej chwili podzielą nasze wydatki na pewne kategorie. Żywność, prawda, ubrania, kosmetyki. Już w tej chwili takie korzyści czy takie możliwości są w takich aplikacjach bankowych. Ale właściwie to powinnam też zacząć od tego, że powinniśmy przede wszystkim zaplanować nasz budżet. Tak, od tego powinniśmy zacząć. Czyli jeżeli mamy już tak technicznie możliwość rozdzielenia naszych pieniędzy, to zaczynamy od tego, żeby zaplanować nasze wydatki. I teraz w pierwszej kolejności na pewno musimy przeznaczyć, no te 10% od razu możemy przelać na to konto, właśnie to konto oszczędnościowe. Następnie musimy sobie ułożyć naszą hierarchię potrzeb, czyli podzielić nasze dochody, które mamy, na kategorie
Po pierwsze, no pieniądze, które absolutnie musimy przeznaczyć na nasze funkcjonowanie. Musimy zapłacić czynsz, musimy zapłacić rachunki, musimy przeznaczyć na jedzenie, na leki, na ubrania. I teraz z tej kwoty, która zostanie, no możemy tą kwotą już wtedy dysponować w jakiś sposób. Czasami są to niewielkie pieniądze, czasami możemy na przykład je przeznaczyć też na różnego rodzaju jakieś przyjemności, prawda? To wszystko zależy, jaka kwota nam pozostanie. Ale chcę tylko podkreślić, że istotne jest, aby zaplanować budżet. I właśnie bardzo wiele osób, spotykam się z taką opinią, że a ja nie mam na to czasu, mi się tego nie chce robić, to jest za bardzo skomplikowane. Po pierwsze, jeżeli tego nie będziemy robili, no to nie będziemy w stanie zarządzać racjonalnie naszymi pieniędzmi, a po drugie właśnie przychodzą nam z pomocą te wspomniane aplikacje i są takie narzędzia, które bardzo nam w tym pomagają. A spotkała się Pani pewnie też z takim zastrzeżeniem, że ja nie będę oszczędzał, czy nie będę oszczędzała, bo nie mam z czego. I tylko wtedy, kiedy dużo zarabiamy, to możemy oszczędzać. Bardzo często spotykam się z takim mitem. To jest oczywiście nieprawda, dlatego że nawet jeżeli nasze dochody wzrosną, to również bardzo często wzrastają nasze potrzeby, więc wszystko idzie jakoś tak proporcjonalnie później. I tak możemy mówić cały czas, ale wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju wymówka. Jeżeli się spotykam z taką osobą, która mówi, no przecież ja za mało zarabiam, nie mam z czego oszczędzać, to ja tej osobie przyznaję rację. I mówię, no tak, no dobrze, skoro tak uważasz, to tak na pewno jest, tylko gdy pójdziemy dalej, gdy zastanowimy się głębiej, no i co z tego wynika? No wynika z tego, że ta osoba nie będzie oszczędzała i cały czas gdzieś będzie miała jakiś problem, nie będzie miała komfortu finansowego w życiu. Więc badania wskazują, że aż 9 na 10 osób jest w stanie oszczędzać, że ich dochody są wystarczające do tego, żeby wszystkie potrzeby były zaspokojone, te potrzeby podstawowe. My naprawdę potrzebujemy mniej, niż nam się wydaje. I bardzo często jest tak, że czy ja to muszę kupić, czy ja to chcę kupić. I okazuje się tak, to co wcześniej wspomniałam, że tak naprawdę nasze potrzeby, te podstawowe potrzeby są dużo mniejsze i z bardzo wielu rzeczy jesteśmy w stanie zrezygnować. Powiedziałam, że jest to 9 na 10 osób, nie wiem czy powiedziałam, chyba powiedziałam, że to jest 9 na 10 osób, które właśnie jest w stanie to zrobić, no pozostaje jakaś tam część osób, które rzeczywiście z różnych zawirowań życiowych, na przykład wynika to z jakichś długów albo z jakiejś ciężkiej choroby, opieki nad rodzicami, no faktycznie pochłaniają całkowicie te dochody, ale jednak 90% tych osób jest w stanie ograniczyć wydatki, bo tutaj, żeby pojawiły się jakieś oszczędności, właściwie są tylko dwie drogi. Po pierwsze, albo zmniejszenie wydatków, albo zwiększenie dochodów, tak? Bo to jeszcze tutaj jakby zostaje nam pewna ścieżka, żeby jednak całe życie próbować się rozwijać, uczyć się po to, no żeby zwiększać swoje dochody, tak? Bo albo właśnie możemy zwiększyć dochody, albo zmniejszyć wydatki. I tak sobie myślę też, że tak a propos zmniejszenia wydatków, że często oszczędzanie kojarzy nam się z wyrzeczeniami, że jeżeli ja teraz będę oszczędzała, to nie będę mogła sobie pozwolić na żadne przyjemności. A to chyba też nieprawda. Tak, to jest kolejny mit. Oszczędzanie nie oznacza wyrzeczeń. Z pewnością musimy ograniczyć nasze wydatki, ale możemy to zrobić na wiele sposobów. Czy to się wiąże zawsze z wyrzeczeniami? No niekoniecznie, bo jeżeli możemy zrezygnować z drobnych przyjemności, nie oznacza, że całkowicie musimy rezygnować z danej potrzeby. Podam Państwu przykład. Jest taki efekt, który nazywa się efektem latte. Polega to na tym, że każdego dnia wydajemy drobne kwoty pieniędzy na właśnie drobne przyjemności, myśląc, że taka drobna kwota nie będzie w żaden sposób wpływała na nasz domowy budżet. Okazuje się, że jednak wydawane te drobne kwoty każdego dnia właśnie na tą kawę, chociażby na wynos, powodują, że w skali na przykład roku robi się to już jakaś tam kwota. No, żeby nawet Państwu to udowodnić, jeżeli kawa, powiedzmy na wynos, dla prostych obliczeń kosztuje 10 zł i kupujemy ją przez 20 dni w miesiącu, to jest 200 zł. No, w skali roku to robi kwotę 2400, a to jest tylko kawa. I teraz jaka jest alternatywa bo przecież nie musimy rzeczywiście z tej kawy rezygnować. No alternatywą jest zrobienie kawy w kubku termicznym w domu, która prawdopodobnie jej cena będzie wynosiła 1 zł i tym samym spełniona jest nasza potrzeba, a jednak część pieniędzy zostaje w naszym portfelu.
Myślę, że nie ze wszystkiego musimy rezygnować. Są rzeczy, z których na pewno nie warto rezygnować, jak na przykład nauka, nasz rozwój, hobby, prawda, wypoczynek, ale myślę, że jest bardzo wiele alternatyw. Podam Państwu jeszcze inny przykład, chociażby książki. Jeżeli ktoś bardzo lubi czytać książki, bardzo lubi książki, to niekoniecznie trzeba te książki kupować. Można je sobie wymieniać z innymi osobami, można korzystać z biblioteki lub można korzystać chociażby z aplikacji, które oferują e-booki, audiobooki. Abonament kosztuje mniej niż zakup jednej książki. Zatem na pewno musimy w jakimś sensie zmienić nasze podejście, nasze nawyki, ale właściwie do tych wszystkich naszych przyjemności możemy zastosować jakąś alternatywę, znajdzie się alternatywa. Poza tym, jeżeli nawet mamy tendencję do tego, że przecież jesteśmy ludźmi, prawda? Chcemy korzystać z życia i to nie oznacza, że musimy sobie odmawiać spotkania z przyjaciółmi, wyjścia do kina czy kupienia prezentu dla przyjaciółki. Jeżeli chcemy z takich przyjemności korzystać, również to możemy zaplanować w naszym budżecie. Ja myślę, że to, o czym Pani mówiła, to co jest najważniejsze, to jest właśnie w ogóle uświadomienie sobie, ile wydajemy na drobne przyjemności, których najczęściej nie zauważamy. Wróciłabym do tej kawy, którą kupujemy codziennie idąc do pracy i wydaje nam się, że to są właściwie niewielkie pieniądze, bo faktycznie 10 zł, natomiast w ciągu roku ta kwota może być już znacznie większa i wtedy taka myśl powinna się u nas pojawić, co mogłabym kupić za te pieniądze, albo czy mogłabym zamiast wydawać codziennie na kawę, której być może nawet nie zauważam, że piję, bo robię to automatycznie, czy może zamiast tego mogłabym przeznaczyć tę kwotę na jakiś wyjazd, albo faktycznie na rozwój hobby. Więc w tym, tak mi się wydaje, że w całym oszczędzaniu bardzo istotna jest w ogóle świadomość, gdzie te nasze pieniądze się rozchodzą. A żeby mieć świadomość, to trzeba robić to, o czym Pani mówiła na początku, czyli po prostu ten nasz budżet planować i przeglądać i pewnie też spisywać to, co się dzieje na naszych paragonach i fakturach, prawda, czy niekoniecznie? To znaczy, oczywiście jest to jeden ze sposobów spisywania naszych wydatków każdego dnia, prawda, w ciągu miesiąca, ale przyznam, że jest to taka technika, która jest dość taka pracochłonna, czasochłonna i zniechęcająca. Tak, trochę zniechęcająca. Przyznam, że ja też nie bardzo lubię i chyba jest to trochę dla mnie takie uciążliwe, żeby codziennie spisywać, ale wydaje mi się, że no przecież wiemy, jak funkcjonujemy, wiemy, ile pieniędzy kosztuje nas żywność, wiemy, jakie możemy sobie na początku miesiąca sprawdzić nasze rachunki, prawda, sumować je i po prostu już wystarczy, że zrobimy to na początku miesiąca, kiedy otrzymamy naszą pensję, już możemy przeznaczyć na to, nie wiem, 20 minut, 30 minut raz w miesiącu, żeby zaplanować i wtedy trzymamy się po prostu naszego planu. Nie musimy każdego dnia, prawda, spisywać tych paragonów i faktur, ale też na pewno w trakcie zakupów no, mieć taką świadomość, na co wydajemy pieniądze. Po prostu bardziej świadomie podejmować decyzje. Natomiast jeszcze tutaj wrócę do tego, o czym Pani powiedziała wcześniej, mianowicie, że oszczędzając te pieniądze, wracając do tego efektu latte, czyli ograniczając nasze wydatki, też to nie jest tak, że po prostu, nie wiem, robimy tą kawę w domu i te pieniądze wydajemy na coś innego, tylko rzeczywiście realnie dobrze jest te pieniądze fizycznie właśnie odłożyć, zgromadzić je i bardzo, bardzo pomaga, jeżeli wiemy, na jaki to jest cel. Na przykład, jeżeli właśnie mamy jakiś krótkoterminowy cel zakupu auta czy nie wiem, nowego laptopa, telefonu, czy właśnie chcemy wyjechać na jakieś wakacje, to posiadanie tego celu gdzieś tam, że znamy ten cel, bardzo nam to ułatwia, bo po prostu rezygnujemy z pewnego zakupu, wiedząc, że to przybliży nas do realizacji naszego marzenia. Mówiłyśmy do tej pory właściwie bardziej o tym, w jaki sposób możemy minimalizować nasze koszty, a teraz powiedzmy, jak możemy pomnażać nasze bogactwo. Zastanawiam się, nie wiem, czy to dobre sformułowanie, że nadaje się, no ale zaryzykuję, czy każdy nadaje się do inwestowania? Ależ absolutnie tak, oczywiście. To inwestowanie, tak jak tutaj wspomniałyśmy wcześniej, jest
pomnażaniem naszego majątku. Oczywiście, żeby budować nasze bogactwo, żeby budować nasz komfort finansowy, który też niezwykle wpływa na nasz komfort psychiczny, pozwala nam na realizację naszych marzeń, nie tylko na zaspokajanie naszych potrzeb, no, musimy te pieniądze pomnażać. I rzeczywiście pomnażanie pieniędzy, no, z jednej strony możemy zwiększać nasze dochody i to oczywiście zachęcam wszystkich, żeby no, rozwijali się właśnie w życiu i uczyli się, żeby móc te dochody mieć wyższe, ale inwestować może każdy, absolutnie, ponieważ kwestia inwestycji to jest, na dwie sprawy zwróciłabym uwagę. Po pierwsze kwestia ryzyka oraz kwestia wiedzy, czyli inwestujemy w te jakieś instrumenty finansowe, które rozumiemy, które znamy, a jeżeli nie znamy, no to możemy się jeszcze douczyć. Ale druga sprawa to jest właśnie kwestia ryzyka. Istnieje takie pojęcie w ekonomii jak apetyt na ryzyko i oznacza taką maksymalny pułap, maksymalną wartość ryzyka, którą jesteśmy w stanie zaakceptować. I istotne jest to, że każdy z nas ten limit ma w innym miejscu, czyli każdy ma inny apetyt na ryzyko. Są osoby, które nie lubią ryzyka, to jest uzależnione od jakichś takich psychologicznych uwarunkowań, a są osoby, które bardzo chętnie podejmują to ryzyko. Więc kwestia ryzyka jest bardzo indywidualna. Zatem osoby, które mają niski poziom akceptowalności ryzyka, na pewno będą wybierały instrumenty bezpieczne. Bezpieczne, za chwilkę wytłumaczę, co to oznacza. Natomiast są osoby, które właśnie będą takie bardzo, miały taki duży apetyt na ryzyko i one będą raczej wybierały instrumenty, które wiążą się z wyższym ryzykiem. Tutaj jeszcze warto podkreślić, że im wyższe ryzyko, tym wyższa oczekiwana stopa zwrotu, czyli mówiąc krótko, im bardziej ryzykujemy, tym chcemy no, więcej zarobić, tak? Upraszczając. I teraz wróćmy do tych naszych bezpiecznych instrumentów. Zapytała Pani o osoby, czy każdy może inwestować. Otóż istnieje bardzo wiele instrumentów, które są proste, które są łatwe, które są zrozumiałe i do takich instrumentów czy do takich możliwości należą różnego rodzaju produkty bankowe, produkty, które oferują banki. Są to produkty inwestycyjne. Po pierwsze są to lokaty terminowe na przykład. Tak, możemy po prostu pieniądze przeznaczyć na lokatę terminową. Ta lokata terminowa no może nie jest jakoś tak bardzo wysoko oprocentowana, ale już na pewno niż nasze bieżące konto to oprocentowanie będzie wyższe. Natomiast banki, ja przeglądałam ofertę banków i banki oferują obecnie bardzo dużo takich instrumentów inwestycyjnych o różnym poziomie ryzyka. Co jest też bardzo interesujące, to, że kwota, którą można zainwestować, jest niewielka. To jest nawet 100-200 zł, czyli bardzo niewielkie kwoty. Mówię tutaj przede wszystkim to do ludzi młodych, którzy jeszcze nie dysponują jakimś większym kapitałem, ale właśnie można rozpocząć od takich niewielkich kwot i na pewno jeżeli się zapytają w banku, to doradca powie, który produkt będzie odpowiedni właśnie dla nich, jakie jest czasami to ryzyko. Ryzyko jest, różne poziomy ryzyka, czasami to ryzyko jest mniejsze, czasami jest wyższe, to właśnie będzie zależało od danej osoby, niemniej jednak tych produktów naprawdę jest sporo, więc na początku bardzo polecam właśnie tego typu produkty bankowe, ponieważ one są produktami bezpiecznymi, prawda? Poza tym też są dosyć proste, więc tak jak wcześniej wspomniałam, trzeba mieć pewną wiedzę, trzeba rozumieć ten produkt. Myślę, że tutaj każdy spokojnie mógłby zainwestować. A gdyby ktoś chciał pominąć ten etap inwestycji bezpiecznych i wejść już na te, które mają wyższe ryzyko, to co by Pani wtedy proponowała? Zakres instrumentów finansowych, inwestycyjnych, w które właśnie można zainwestować, jest naprawdę ogromny. Oczywiście istnieją takie produkty czy takie instrumenty, które wiążą się chociażby z inwestycjami na giełdzie papierów wartościowych. Tutaj rzeczywiście należałoby mieć trochę większą wiedzę. Też to się wiąże na przykład z założeniem konta w biurze maklerskim. Więc myślę, że takim kolejnym etapem jest poszukanie takich instrumentów, nie wiem, czy inwestycje w obligacje, inwestycje w akcje, które no, są już trochę bardziej zaawansowane. Oprócz takich, nazwijmy to, tradycyjnych instrumentów finansowych istnieje bardzo jeszcze szeroki zakres tak zwanych
inwestycji alternatywnych. Powiem o trzech najbardziej popularnych inwestycjach alternatywnych na świecie. Zakres ryzyka oraz zakres wiedzy, jaki jest potrzebny, jest też bardzo zróżnicowany. Wymienię chociażby inwestycje w złoto fizyczne. No tutaj nie trzeba jakoś posiadać bardzo dużej wiedzy na ten temat. Jeżeli chcielibyśmy takie złoto fizyczne kupić, ono występuje w postaci monet bulionowych oraz sztabek złota. Dostępność tego złota jest bardzo duża, również płynność tej inwestycji jest duża, co oznacza, że bardzo szybko możemy właśnie to złoto zamienić na pieniądze. Czyli jest bardzo wysoka płynność. Zatem też z inwestycji alternatywnych polecałabym na przykład właśnie zainteresować się inwestycjami w złoto, choć należy podkreślić, że jeszcze co jest istotne, że jeżeli chodzi o oszczędzanie, o którym mówiłyśmy wcześniej, tutaj będziemy wybierać raczej instrumenty krótkoterminowe, tak? Czyli raczej jakieś lokaty bankowe, właśnie jakieś konta oszczędnościowe. Natomiast w przypadku inwestycji raczej są to już takie instrumenty, są to takie inwestycje, które no, one są rozłożone w czasie. I oczywiście tutaj możemy postawić na jakieś inwestycje, gdzie chcemy bardzo szybko pomnożyć nasz majątek, no to wtedy też musimy się liczyć z wyższym ryzykiem. Ale właśnie takie inwestycje w złoto na przykład, o których mówię, raczej będą inwestycjami długoterminowymi, czyli będziemy raczej rozpatrywać ten nasz ewentualny zysk w perspektywie dłuższej, powyżej jednego roku, nawet dłuższej. Więc złoto. Po drugie, takie inwestycje, które są najbardziej popularnymi inwestycjami na świecie, to są inwestycje w sztukę. Niezwykle popularne, coraz więcej inwestorów do swojego portfela dołącza właśnie inwestycje w sztukę, ponieważ one mają taką cechę, na którą właśnie inwestorzy zwracają uwagę, że oprócz celów inwestycyjnych możliwa jest realizacja celów emocjonalnych. Czyli ze względu na pewne cechy dzieła sztuki, nie wiem, obcowanie z pięknem, podnoszenie prestiżu i inne cechy emocjonalne takie dzieło sztuki posiada, to właśnie z tego powodu też inwestorzy są nim zainteresowani, choć również podkreślam, tutaj chodzi też o cel finansowy, też chodzi o pomnażanie majątku. Jednak to są na pewno inwestycje długoterminowe, obarczone dużym ryzykiem, taka jest duża zmienność i na pewno trzeba skorzystać w tej sytuacji z jakiejś porady eksperckiej. No mówiąc krótko, no często nie mamy wiedzy na ten temat, jakie dzieło sztuki kupić. Natomiast mitem jest, że trzeba posiadać bardzo dużo pieniędzy na zakup właśnie tego typu aktywów, ponieważ dzieła sztuki już można kupić takie, cały czas mając na myśli, że jest to inwestycja długoterminowa, za stosunkowo niewielkie pieniądze, na przykład 1000 zł. Kolejną taką inwestycją alternatywną, która też należy do inwestycji emocjonalnych, jest wino. Wino inwestycyjne, też bardzo coraz bardziej popularny rynek. No i tutaj też potrzebna jest pewna wiedza ekspercka lub skorzystanie z wiedzy eksperckiej. No i też tutaj mamy taką sytuację, że pomnażamy nasz majątek, ale też tutaj zaspokajamy nasze potrzeby emocjonalne. Mhm. No i przy okazji tak, mamy piękną kolekcję, czy to w przypadku dzieł sztuki, czy też pewnie w przypadku wina. Którą możemy się cieszyć, albo też pokazywać innym. Zastanawiam się tylko, czy właściwie już troszeczkę Pani wspomniała, że przy dziełach sztuki te kwoty, które inwestujemy, nie muszą być duże, bo to około 1000 zł. No więc właśnie tu też pytanie, czy inwestować mogą tylko osoby, które są osobami bogatymi? Ja myślę, że oczywiście jeżeli zainwestujemy 1000 zł, to też nasze ewentualne zyski też nie będą wysokie, prawda? Więc to bardzo zależy od tego, jaki kapitał posiadamy, ale tutaj chciałabym po prostu namówić wiele osób do tego, żeby rozpocząć chociażby takie inwestycje, bo absolutnie nie zgodzę się z tym, że musimy posiadać bardzo duży kapitał. Może odniosę się do tych nawet inwestycji alternatywnych, czy nawet do tych produktów bankowych inwestycyjnych, które naprawdę wymagają całkiem niewielkich kwot, żeby rozpocząć. No, nie możemy oczekiwać wysokiej stopy zwrotu, ale to jest bardzo dobry początek, żeby właśnie rozpocząć naszą przygodę z inwestowaniem. I potem to jest interesujące, że nasz kapitał potem rośnie wykładniczo, czyli to nie jest takie bardzo liniowe, czyli później jak dokładamy kolejne pieniądze, to one
no mają właśnie przy rozsądnym inwestowaniu, no dosyć szybko nam przyrastają. Ale wracając jeszcze do tych kwot, moim zdaniem istotne jest w ogóle rozpoczęcie inwestowania, bo przecież jeżeli będziemy pomnażali nasz nawet niewielki majątek, no to w końcu, prawda, dojdziemy do takich kwot, które będziemy mogli zainwestować już wyższe po prostu kwoty. I w przypadku wina rzeczywiście mówi się o tym, że żeby jakoś sensownie już inwestować właśnie w wino, no to taką kwotą wejściową jest około 12-14 tysięcy złotych, ale naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy rozpoczęli naszą kolekcję, jeżeli jesteśmy zainteresowani oczywiście tego typu inwestycjami, żebyśmy rozpoczęli od jednej, dwóch, trzech butelek wina, prawda? Więc dlaczego nie? Nie będziemy może oczekiwali bardzo wysokich zwrotów z tych nakładów, ale tak jak powiedziałam, od czegoś musimy rozpocząć. Tak samo jest w przypadku złota, monet bulionowych. No w tej chwili najbardziej taka popularna moneta na świecie, czyli Krugerrand, no jest w granicach, jedna uncja jest w granicach 6 tysięcy złotych, ale przecież możemy rozpocząć to inwestowanie od innych monet, innych kolekcji i po prostu od mniejszej wagi tego złota, więc nawet takie monety możemy kupić za 700 zł, za 1000 zł. Tak, czyli te kwoty, którymi należy dysponować, są dużo mniejsze. Jeszcze tylko odniosę się do sztuki, do rynku sztuki, może skupię się na rynku polskim, żeby Państwu podać taki przykład. Bardzo popularna jest tak zwana młoda sztuka, czyli młodzi artyści, którzy no, są na początku swojej kariery, ale są to ludzie niezwykle zdolni, niezwykle obiecujący i już według krytyków sztuki mają ogromny potencjał i faktycznie ich dzieła można kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze, jest to właśnie czasami tysiąc, kilka tysięcy złotych, no w porównaniu do dzieł sztuki, które pewnie już są taką właśnie bardzo pewną inwestycją, bo jeżeli zainwestujemy w Van Gogha, gdzie jego dzieła sztuki już są liczone w milionach, no ale myślę, że jednak wartość tych dzieł będzie bardzo szybko wzrastała z czasem. A tutaj no, istnieje pewne ryzyko, ale tak jak powiedziałam, przy inwestycjach ryzyko istnieje zawsze. I pewnie też myślę, że zaczynając od tych małych kroków czy mniejszych inwestycji, ważne jest to, żeby mieć przed oczami cel, czyli to, co chcemy osiągnąć, i te małe kroki mogą nas do tego celu doprowadzić. Cel jest istotny zarówno przy oszczędzaniu, jak i przy inwestowaniu. Inne na pewno będą cele, bo tak jak wspomniałam, przy oszczędzaniu będziemy raczej myśleli o celach krótkoterminowych, natomiast już jeżeli chodzi o inwestowanie, no to tutaj myślę, że chodzi pewnie o jakąś strategię na życie, o to, co chcemy w życiu osiągnąć, jakie mamy marzenia, jakie te marzenia chcemy zrealizować, jakie mamy cele i na pewno jeżeli myślimy o tym, to no podejmujemy racjonalne decyzje i też bardzo chcemy, żeby oczywiście te wszystkie nasze marzenia się spełniły, ale to też powoduje, że podejmujemy pewne działania no, dotyczące racjonalnego podejścia do naszych pieniędzy. Pani Janno, czy na koniec naszej rozmowy możemy rozprawić się jeszcze z jednym mitem dotyczącym oszczędzania? Jak będziesz oszczędny, to będziesz bogaty. Nie jest to do końca prawda, ponieważ oszczędności pozwolą nam na zgromadzenie bufora finansowego. Dadzą nam taki pewien komfort na jakiś czas. Na pewno oszczędzanie pomoże nam zgromadzić kapitał, żeby go zainwestować. Natomiast na pewno z tych oszczędności no, nie zbudujemy jakiegoś naszego majątku, czyli musimy podjąć pewne kroki, żeby pomnożyć ten kapitał. Czyli mówiąc krótko, nie możemy poprzestać na tym oszczędzaniu, czyli jak będziemy oszczędni, to tam prawda ziarko do ziarka, tylko na pewno musimy nasze pieniądze zainwestować. Myślę, że to dopiero inwestycje, może właśnie w liczbie mnogiej, powinny nam zapewnić dopiero no, ten kapitał, który potrzebujemy. Ja tutaj jeszcze może nie wspomniałam o jeszcze istotnej rzeczy, mianowicie o budowanie kapitału też na emeryturę, na taką trochę odleglejszą przyszłość, ale z pewnością to też jeden z istotnych elementów zarówno oszczędzania, jak i inwestowania, ponieważ będziemy raczej rozpatrywali ten cel w kategorii celu
długoterminowego. Pani Anno, mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa zachęciła naszych słuchaczy do tego, żeby przyjrzeli się swoim finansom. Jeżeli jeszcze nie zadbali o swój domowy budżet, to być może z większą uwagą będą teraz śledzili wydatki i będą bardziej świadomi tego, na co pieniądze są wydawane, a na co być może nie muszą być wydawane. No i też mam nadzieję, że nasi słuchacze zostali zachęceni do tego, żeby przyjrzeć się inwestowaniu i żeby zaryzykować nawet drobne kwoty i zainwestować. Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Myślę, że to taki wstęp, a o samym zarówno oszczędzaniu, jak i o inwestowaniu można byłoby jeszcze długo mówić, więc mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać, a ta dzisiejsza rozmowa jest zachętą dla naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.